Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Kania, Rozmowa Niezależna. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan poseł Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, witam. Ostatnio została absolutnie przedstawiona w demoniczny sposób zła, niepotrzebna, to trzeba powiedzieć, wypowiedź Grzegorza Brauna, świetnego reżysera. Nie powinien mówić to, co powiedział w klubie Ronina, ale to zostało rozmuchane w absolutny sposób, no, niespotykanych rozmiarów nabrała ta jego wypowiedź. I jeszcze na dodatek zaczyna się koło tego tworzyć politykę. Czyli projekt posłów Platformy Obywatelskiej, pani Kidawy Błońskiej oraz pana Kwiatkowskiego o tak zwanej mowie nienawiści, żeby była karana, tudzież Cerber w osobie pana ministra Boniego. Ta sytuacja jest oczywiście jednym wielkim skandalem, dlatego że mamy do czynienia, moim zdaniem, po pierwsze z odwracaniem uwagi od tego, co się ważnego w Polsce dzieje, od paktu fiskalnego, od wprowadzania GMO w tej chwili do kraju, czy od nieudolności w służbie zdrowia. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta niedobra wypowiedź pana Grzegorza Brauna, skądinąd świetnego reżysera, została wypowiedziana kilka miesięcy temu i nagle z niewiadomych powodów dopiero teraz robi się wokół tego sprawę. No właśnie, dlaczego? Dlaczego właśnie akurat teraz? Sądzę, że jest to związane z różnymi badaniami tej grupy, która tę sprawę robi. W najnowszym sondażu Prawo i Sprawiedliwość zrównało się z Platformą Obywatelską w sondażu poparcia. Socjologii liczą się trendy. No i trend był ewidentnie wznoszący, no więc ponieważ jakoś nie można było niczego znaleźć na Prawo i Sprawiedliwość, to skupiono się na konserwatywnym reżyserze, na sprawie sprzed kilku miesięcy. Najwyraźniej była ona po prostu odłożona w magazynie, żeby wyjąć na półce pod, tak, ewentualne ataki na Prawo i Sprawiedliwość. W razie potrzeby, czytaj rosnących sondaży PiS-u, zbij szybkę i wyciągnij kolejny materiał. A proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem jest w ogóle taka możliwość, żeby powołać takiego strażnika słowa, no nie wiem, strażnika jakiegoś zespołu, jakim myślą o ministrze Boniu, który wczoraj zaatakował księży, dzisiaj mówi o programach szkolnych? Rzeczywiście ta brutalizacja nastąpiła po 2005 roku, tylko pytanie jest, kto jest za to odpowiedzialny, bo jedni twierdzą, że środowiska, że wszystkie prawie tych liberalnych, tej największej lewicowej gazety i jej przyjaciół czy wasali twierdzi, że to winne jest tylko Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo interesujące, ale jakoś przykładów jest nie za wiele. Inni twierdzą, siląc się na to, że niby to obiektywne, że winni są wszyscy po połowie. Wina leży po środku. Ja bardzo lubię takie, powiedziałbym, manipulatorskie tezy, dlatego że oczywiście żadna ze stron nie jest święta, żadna ze stron nie była na pewno aniołkami, natomiast skala agresji, nienawiści, brutalizacji po stronie Platformy Obywatelskiej, po jednej ze stron, była skalą absolutnie nieporównywalną z innymi, bo to Stefan Niesiołowski, prawda? Obywatelskiej Stefan Niesiołowski, osoba, która obraża, jest, no nie wiem, jakieś tam, prawda, cham, ćwok i tak dalej. To wszystko to jest język Stefana Niesiołowskiego, który w nagrodę za swój język zostaje wicemarszałkiem Sejmu, prawda? Jeszcze lepszy przykład jest z panem Radkiem Sikorskim. Człowiek, który wzywa publicznie do rżnięcia watahy, kilka tygodni później zostaje szefem polskiej dyplomacji. Mamy i pani Kopacz mówiąca o hienach cmentarnych. Ale i Palikot, który przecież jest jego krew z krwi, czyli Platforma Obywatelska, prawda? Janusz Palikot nie był szeregowym posłem Platformy Obywatelskiej. Janusz Palikot był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a więc był politykiem wybranym przez wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej. I przez Donalda Tuska przede wszystkim. Przez lidera Donalda Tuska wskazanym. On za swoje brutalne, no nie do pomyślenia wypowiedzi, przecież on nawet jest znany z tego, że właśnie Jarosław Kaczyński powinno się tam wypatroszyć, czyli po prostu wzywał do zabójstwa. Po tych wezwaniach kilkanaście miesięcy później rzeczywiście doszło pierwszy raz w historii odrodzonej Polski do mordu politycznego. No więc właśnie były kolega partyjny Donalda Tuska i właśnie Janusza Palikota, Stefana Niesiołowskiego, rzeczywiście dokonał morderstwa w Łodzi w biurze poselskim i zabił absolutnie przypadkowe, niewinne osoby tylko dlatego, że miały one jakikolwiek związek z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście później złapany krzyczał, że nienawidzi PiS-u i chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko tam mu się nie udało.
Ciekawa jest jeszcze sytuacja sprzed roku. Tam jeden z tabloidów, o tym w zasadzie się w Polsce nie mówi, a szkoda, bo to było bardzo ciekawe. Jeden z tabloidów w ramach zabawy przeprowadził test prawdy na Januszu Palikocie. Użył wykrywacza kłamstw. I w czasie tego eksperymentu z wykrywaczem kłamstw zadano Januszowi Palikotowi pytanie, czy swoje ataki uzgadniał z Donaldem Tuskiem. I wyobraźcie sobie Państwo, że Janusz Palikot powiedział tak, uzgadniając z Donaldem Tuskiem, i na atestowanym wykrywaczu kłamstw pojawiła się odpowiedź prawda, prawda. Także wszystko, tutaj... wszystko jest... No i teraz, jeżeli ktoś mówi, że agresja jest, wszystkie strony są tak samo winne, to wskażcie mi Janusza Palikota w Prawie i Sprawiedliwości. Wskażcie mi osobę taką jak Stefan Niesiołowski w Prawie i Sprawiedliwości. No nie ma takich osób. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą trzeba należy powiedzieć i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Rola Bronisława Komorowskiego. Absolutnie, którą trzeba tu nagłaśniać, konkretnie mówić, bo przecież sprawa Polisy i tak dalej wypłynęła dopiero wtedy, kiedy Bronisław Komorowski jako marszałek Sejmu, który przejął obowiązki prezydenta po śmierci Kaczyńskiego, wszedł do Pałacu Prezydenckiego. Te wszystkie tak zwane dowiedzieliśmy się, dziennikarze, którzy ujawniali, to były informacje, które mogły mieć tylko i wyłącznie z Pałacu Prezydenckiego po tym, jak się wprowadził Bronisław Komorowski. Także Bronisław Komorowski również jest za to odpowiedzialny, to o tym nie wolno zapominać, prawda? Oczywiście, że nie można o tym zapominać. Pamiętajmy też, że Bronisław Komorowski wielokrotnie mówił, że bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego przyjaciela Janusza Palikota. On w ten sposób się wypowiadał i tak naprawdę dzisiaj Bronisław Komorowski wzywający do tego, żebyśmy, prawda, szli razem do miłości, przyjaźni, jakby całkowicie zapomina o tym, że to on, kiedy Lech Kaczyński w demokratycznych wyborach został prezydentem, powiedział szkoda Polski, że to on śmiał się, że snajper to, prawda, to ślepy. Tylko ślepy snajper by nie trafił w prezydenta, ha, ha, ha. No, Jeżeli teraz pan Bronisław Komorowski... Parafrazując jego słowa, jaki prezydent taki zamach, tak. To też przecież on też powiedział, dzisiaj, chodzi o Gruzję oczywiście. Jeżeli dzisiaj Bronisław Komorowski domaga się szacunku do urzędu prezydenta, to dobrze było, gdyby sobie przypomniał, jak on się zachowywał, jaki on szacunek okazywał prezydentowi. Miejmy nadzieję, na zakończenie chciałabym podsumować, że... te próby, bo to jest ewidentnie próba ograniczenia wolności słowa, to wprowadzenie ustawy, mowy nienawiści, walka z opozycją, że jednak nie zostanie zrealizowana. Mimo zapędów to środowisko opozycyjne jest jednak bardzo duże i coraz większe. Widać, że Polacy zaczynają dostrzegać rzeczywistą twarz władzy, sądząc po sondażach. Więc nawet jeżeli by ustawa została przegłosowana w Sejmie, bo chyba może jest to szansa, prawda, to miejmy nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny na ją zaznaczy. Nie, to jest nadzieja w Trybunale Konstytucyjnym, bo naprawdę to byłby początek cenzury w Polsce i tak naprawdę to byłaby już pół Białoruś co najmniej, pół łukaszenkowski system, bo jeżeli jest cenzura... Platforma Obywatelska moim zdaniem zaczyna się zachowywać bardzo niebezpiecznie właśnie dlatego, że sondaże przestają jej sprzyjać. Bo demokracja była bardzo dobra dla Platformy i wolność słowa i wszystkie plusy demokratycznego państwa prawa, kiedy Platforma prowadziła sondaże, kiedy wygrywała wybory, prawda? Jak zaczyna się pojawiać niebezpieczeństwo, że Platforma przegra te wybory, to zaczynają się tego typu przygody, tańce z demokracją i to jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Naukowcy już ostrzegali przed miękkim totalitaryzmem, wskazywali, że jest system domknięty. Miejmy nadzieję, że jest niedomknięty i że się otworzy. Dokładnie na demokrację. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu uprzejmie.